Dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. Andrzej Sikorowski gościem salonu artystycznego. Niedługo rusza festiwal sztuki reżyserskiej Interpretacje. Podpisanie umowy z wykonawcą nowej siedziby NOSPR-u w Katowicach. Akademickie Mistrzostwa Polski w futsalu. Gościem salonu artystycznego w Miejskim Domu Kultury Koszutka w Katowicach był Andrzej Sikorowski. Piosenkarz, kompozytor, członek zespołu Pod Budą. Na swoim koncie ma 4 single, 4 płyty analogowe oraz 15 albumów z macierzystą formacją. Równolegle od 1999 roku występuje z Grzegorzem Turnałem, z którym nagrał płytę Pasjans na dwóch, oraz od 2003 roku ze swoją córką Mają. Autor takich przebojów jak Ballada o ciotce Matyldzie, Bardzo smutna piosenka Retro czy Nie przynoście nam stolicy do Krakowa. Duże brawa dla pana, że przyjechał do nas. Dzisiaj nieco inaczej, ponieważ zawsze śpiewam to, co mam, co chcę wyrazić. Odniosłem kontuzję, więc nie mogę sobie akompaniować, więc bardziej będzie to pewnie nakierowane na wymianę myśli i poglądów. Ale przejrzałem dość bacznie kronikę Domu Kultury tutejszego i widzę, że to, ta działalność to nie tylko jest długa, ale że bardzo jest taka sensowna, że tutaj mnóstwo świetnych nazwisk się pojawiło i z tego wynika, że publiczność jest już przyzwyczajona do tego typu spotkań. Więc jestem pełen nadziei, bo ja lubię się spotykać z publicznością. I lubię się dowiadywać czegoś o świecie, bo to nie tylko polega na tym, że ja chcę dużo powiedzieć, a chciałbym się też posłuchać. Ja jestem kimś, kto próbuje swój świat opisać przy pomocy piosenek. Jedni robią to pisząc książki, inni robią to malując obrazy, jeszcze inni komponując symfonię. 5 lutego w katowickim Archibarze odbyła się konferencja prasowa dotycząca 14. Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Festiwal odbędzie się na terenie Katowic i Chorzowa od 10 do 18 marca. Celem katowickiego festiwalu jest promocja najzdolniejszych młodych polskich reżyserów teatru żywego planu, a także udostępnienie katowickiej publiczności najbardziej interesujących spektakli ostatniego sezonu. Na festiwal składa się 6 spektakli konkursowych i 2 spektakle mistrzowskie. Udział czynny w festiwalu mogą być reżyserzy, od których debiutu nie minęło 15 lat. To jest taki główny wyznacznik konkursu i tego się komisja trzyma. To jest 5 miejsc plus jedno, które tutaj drogą ankiety wybieramy, głosują widzowie, obserwatorzy Teatru z Województwa Śląskiego. 5 miejsc to są takie, no, takie prestiżowe miejsca. Samo to, że regulamin mówi, że nie może być 6, nie może być 8, nie może być kompromisu. Czasami to cięcie jest szalenie bolesne. Czasami muszę mówić komuś, no strasznie, przepraszam, cenimy, fajnie, ale byłeś 2 miejsca pod kreską, no się nie zmieściło. W tym roku się coś takiego stało, o czym mówiłem na konferencji, że chcieliśmy, żeby był spektakl z Teatru Nowego z Warszawy, z Nowego Teatru z Warszawy, spektakl Życie seksualne dzikich w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. To jest bardzo skomplikowana przestrzeń. Gdyby ją tu budować, to by to pochłonęło gigantyczne pieniądze. Nie daliśmy rady. W związku z tym jeden ze spektakli, nie powiem, który wskoczył spod kreski nad kreską w ostatnim. To są też, pan zaczął od tego, że jestem zemocjonowany, to są też emocje festiwalowe. Jak podkreśla dyrektor artystyczny, festiwal ma być pigułką ciekawego teatru dla śląskiej publiczności. Jest to okazja, żeby te konfrontacje, która nie polega na przekrzykiwaniu się, kto jest lepszy, tylko konfrontację polegającą na rozmaitym sposobie myślenia, rozmaitych sposobach myślenia, żeby te konfrontacje w ciągu tego tygodnia przeprowadzić. Jeżeli mamy widzów, którzy mają ochotę na ten tydzień na tym się skupić po prostu, chodzić, oglądać, zastanawiać się, czasami się złościć, bo to nie jest wcale tak, że trzeba się strasznie od razu zachwycić, ale przynajmniej dajmy gwarancję, że można się pozłościć o coś, po prostu się z kimś pokłócić zwyczajnie, ale o coś istotnego. To jest dobrze, to ma służyć, do tego ten festiwal ma służyć. Patronem duchowym katowickiego festiwalu jest Konrad Swinarski, główną nagrodą Laur Konrada. Statuetka wykonana przez wybitnego rzeźbiarza Zygmunta Brachmańskiego, którą jury festiwalu przyznaje nominowanemu twórcy młodemu reżyserowi.
13 lutego w Pałacu Goldsteinów w Katowicach odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą budowy nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Wykonawcą tej niezwykle ważnej dla Katowic inwestycji o wartości blisko 235 milionów złotych będzie firma Warbud S.A. z Warszawy. Siedziba NOSPR-u powstanie w tak zwanej osi kultury, czyli na terenach po byłej kopalni Katowice. Mamy tą oś kultury, którą żeśmy wykreowali, jakby dopiętą i w całości klamrą spiętą. Na to się oczywiście nałoży, czy właśnie podłoży układ komunikacyjny i te wszystkie inne drobne rzeczy, które dla tego terenu są przewidziane, ale te najważniejsze kulturalne rzeczy już trzy są w budowie. I na tyle to jest ważne, że tego już nikt nie zatrzyma, nie zniszczy, nie odłoży na półkę, bo wykonawcy są na placu budowy. Sala koncertowa, która wykonana zostanie z drewna brzozowego, ma być najlepszą pod względem akustyki salą w Polsce, a to dzięki współpracy architekta Tomasza Koniora ze słynną japońską firmą Nagata Acoustic, która ma w swoim dorobku realizacje wzbudzające podziw melomanów na całym świecie. Jesteśmy na samym topie akustycznym. Christian Zimmermann kocha salę właśnie przez Nagata Acoustic zbudowane. Najkochańsza sala Christiana Zimmermana to sala w Sapporo, ale też ma swoją ulubioną w Tokio. Także no, myślę, że to jest gwarancja tego, że będzie wspaniale. Nowa siedziba to również nowe wyzwania. Będziemy mieć więcej koncertów, bo tutaj mieliśmy tylko dwa w miesiącu, a tam my będziemy dawać trzy koncerty w miesiącu. Zaprosiliśmy Auxo, zespół, wspaniały zespół młodych ludzi z Tychu, który będzie też co miesiąc swój abonament miał. Ania Szostak z Kameratą Silesią będzie również tam występować. Przypominam, że tam jest kameralna sala na 300 miejsc. W tej kameralnej sali będą również koncerty jazzowe. Przecież mamy Wydział Rozrywki Jazzu w Akademii Muzycznej, sławny na całą Polskę i na Europę również. Więc bardzo liczymy na jazzmenów, żeby mieli tam swoje poniedziałki co tydzień. Liczymy na wszystkich zdolnych młodych ludzi, którzy no, mają wprawdzie swoją salę w Akademii Muzycznej, ale myślę, że u nas te serie będą jakieś robione po prostu dla rozmaitej publiczności. Katowice potrzebują dwóch rzeczy. Wydaje mi się, że w tym momencie pierwszą z tych rzeczy są przestrzenie publiczne. Chcielibyśmy, żeby taką znakomitą, przyjazną przestrzenią publiczną był zarówno ten obiekt, jak i wszystko, co go otacza. Robimy wszystko, aby być znaczącym miastem, zarówno w kulturze, a w muzyce szczególnie. I myślę, że ta układanka poszczególnych inwestycji już jest tak wyrazista i tak wyraźnie mówi, co chcemy zrobić, że na pewno starania Katowic o miasto kreatywne UNESCO w dziedzinie muzyki będą tym celem samym w sobie. Do tego potrzebna jest ta infrastruktura, ale do tego potrzebni są też odbiorcy muzyki, o których również walczymy i ich edukujemy. Przez trzy dni zmagali się najlepsi młodzi futsaliści o tytuł akademickiego mistrza Polski. Mecze rozgrywane były w Katowicach, w halach AWF-u oraz szopienickiego Mosiru. 16 drużyn z całego kraju walczyło w fazach grupowych oraz eliminacyjnych, aby dostać się do finału. Ten odbył się w Szopienicach, a o tytuł akademickiego mistrza Polski walczyły drużyny katowickiego AWF-u oraz Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Lepsi okazali się goście z Poznania, którzy po zaciętym meczu pokonali gospodarzy 1-0. Były trudniejsze chwile, ale daliśmy radę i naprawdę cały zespół pokazał klasę. To coś było naprawdę wspaniałego. Finał bardzo szczęśliwy, ale też finał bardzo, bardzo ciężki. Jak już wspomniałem wcześniej, graliśmy z drużyną praktycznie złożoną z zawodników z ekstraklasy, dlatego no, było nam, można powiedzieć, podwójnie ciężko. Na co dzień nie wszyscy nas grają futsal, a to na takim poziomie, jakim są chociażby akademickie mistrzostwa Polski, no to już robi różnicę. Tak się zdarza, no niestety, no, wystarczy. Teraz już tylko możemy pogratulować i ewentualnie za rok odebrać
im to pierwsze miejsce. Gracze AWF-u mieli wiele okazji, by zmienić wynik, jednak zawodziła skuteczność. Szkoda, bo drugi raz z rzędu drugie miejsce i to na pewno jest niedosyt duży. Poczynania młodych piłkarzy obserwował trener reprezentacji Polski w futsalu, który był zadowolony z poziomu sportowego. Bardzo ciekawe mecze i bardzo dobre wyniki chłopaków, tak to powiem. Uczestnicy mistrzostw podkreślali doskonałą organizację turnieju. Organizacyjnie super, naprawdę. Hotel po prostu rewelacja, warunki na hali rewelacja, naprawdę nie możemy narzekać. Myślę, że najlepiej zorganizowane mistrzostwa, odkąd ja w nich uczestniczę. Cała otoczka mistrzostw, ten klub, to wszystko związane z limuzyną, z tymi nagrodami, no to naprawdę chciałbym tu za rok po prostu wrócić. Czas na świętowanie. Czas na świętowanie, tak. Wracamy do Poznania, nie zostajemy już tutaj dzisiaj. I we własnym gronie, podejrzewam, będziemy się już bawić w Poznaniu. Trzecie miejsce w akademickich mistrzostwach Polski zajęli piłkarze Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy pokonali w małym finale Uniwersytet Gdański 7-5. Dziś to już wszystkie informacje. Na kolejne wiadomości, jak zwykle, zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.